pełni. Dzień dobry, Agnieszka Siewierańczuk-Macierowska i portal internetowy Dzień Dobry Białystok. My tutaj przed chwilą z Damianem Dworakowskim śmieliśmy się, że mam niedowzrost, bo Damian jest strasznie wysoki. No i ja teraz stoję na wzniesieniu, na takim schodku, Damian jest niżej, bo mam niedowzrost, ale nie o tym będziemy mówić, tylko o tym, co się dzieje za naszymi plecami. Dzisiaj, Damian, jesteś w rękawiczkach, w koszulce pobryzganej chyba artystycznie. Co tutaj dzisiaj się dzieje? Dzisiaj prowadzone są warsztaty Szkoła Lokalnych Murali, które prowadzę w ramach stypendium ministra kultury, bo chciałem się podzielić z animatorami, menadżerami lokalnych domów kultury, pracownikami lokalnych domów kultury z terenu województwa, swoimi doświadczeniami i umiejętnościami związanymi z tworzeniem murali. W tym momencie każdy chciałby mieć swój mural, no bo przecież mural to jest świetna promocja, świetna edukacja artystyczna i dużo innych świetnych rzeczy. Natomiast nie każdy potrafi do tego podejść. Ja bym chciał nauczyć tego, jak w ogóle zastanowić się nad celem i pomysłem na mural, jaką ideę powinien on mieć, co my chcemy osiągnąć przez ten mural. Czy chcemy promować mieszkańców, ściągać inwestorów, czy chcemy dać mieszkańcom jakieś ciekawe, zastanawiające dzieło artystyczne. A może chcemy zaangażować ich do produkcji tego muralu, bo to jest najważniejsze dla działalności każdego domu kultury, żeby to mieszkańcy angażowali się w jego działalność. Stąd uczę o tym, jakie są wymogi prawne i co trzeba formalnie załatwić przy tworzeniu muralu. Jakie są techniczne aspekty? Przepraszam, muszę wejść w słowo, bo to jest właśnie jakby dobra sprawa, te formalności, bo dzisiaj jak się jeździ gdzieś tam po miastach, to widać w te bohomazy różne, ale to muralami nie jest najczęściej i dobrze by było chyba uświadomić ludzi, żeby jeżeli już malować, to ładnie i tam, gdzie można. Od tego też się zaczyna całe szkolenie. To też nie mylmy muralu i street artu z graffiti, to są oczywiście sztuki poboczne i powiązane, ale na przykład w Białymstoku nie ma żadnej legalnej ściany do robienia graffiti. Gdzie ta młodzież ma się uczyć? To jest też problem jakby systemowy, że nie ma legalnych ścian graffiti, na których można się uczyć. Warszawa czy inne większe miasta mają wyznaczone strefy, gdzie można malować bezpłatnie graffiti, sobie trenować. Tego graffiti potem robi się z liter charakterki, czyli takie postacie lub jakieś obrazki. Z obrazków już przechodzimy na pełne twarze i rzeczy typu dziewczynka z konewką czy babcia. Więc jakby to też jest kwestia tego, żeby wyznaczać takie miejsca, w których można bezpłatnie malować i trenować swoje umiejętności. Natomiast to właśnie świadome podejście do tego, jaki mural chcemy osiągnąć i jaki efekt końcowy musimy osiągnąć, to jest część tego warsztatu, bo czasami bierzemy jakiś projekt, który jest związany, nie wiem, lokalny artysta stworzył projekt 20 lat temu, już nie żyje, chcemy zrobić jego reprodukcję na ścianie. No jest problem z przeskalowaniem tego, bo coś, co ma milimetr na kartce, na ścianie ma metr. Ktoś musi wykonać tą pracę. Możliwe, że rodzaj farb był specyficzny na tyle, że sprayami czy innymi farbami da się oddać tego efektu. To, co wygląda fajnie w formacie A4, niekoniecznie będzie wyglądało w formacie 14 metrów szerokości. Więc jakby to są te rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu muralu lokalnego. Bo tutaj dzisiaj jesteśmy w Białymstoku i to są pierwsze takie warsztaty jakby w stolicy Podlasia, ale te warsztaty będą się odbywały także w innych miastach województwa podlaskiego. I jak to będzie wyglądało? Czy będziecie we wszystkich miastach powiatowych, czy tylko tam, gdzie powiedzmy ktoś was zaprosił z tym projektem? Znaczy ja chciałem, żeby to jak zwykle przy takich moich projektach kulturalnych nie odbywało się to tylko w stolicy regionu, no bo wiadomo, że Sejnom i Siemiatyczom jest ciężko przyjechać do Białegostoku. Dlatego starałem się wybrać, czy zapytać w tych miejscowościach rozrzuconych geograficznie, czy nie mieliby takiej potrzeby. I odezwało się kilka miejscowości, właśnie Krzywe pod Suwałkami, Siemiatycze, i parę innych miejscowości typu Mońki, typu Nowe Piekuty, które właśnie jakby pozwalają na łatwy dostęp z każdego miejsca regionu w dowolnym, znaczy w tych 5 terminach można wybrać dowolną miejscowość, tak żeby właśnie każdy miał dostęp do wiedzy na temat tworzenia kultury w postaci zarządzania produkcją murali, bo ja to mówię produkcja, to jest takie sformułowanie z amerykańskich filmów bardziej, ale producent w amerykańskim filmie ma więcej do powiedzenia niż artyści. A co trzeba tak na początek, żeby pierwsza rzecz, którą należy wiedzieć w ogóle przy podejściu do murali, co to jest? Taka podstawowa wiedza, najbardziej takie przedszkole bądź żłobek.
Jako twórca czy jako odbiorca? Jako twórca, jako twórca. Jako twórca, to co my chcemy osiągnąć? Czy my chcemy zrobić billboard, coś co można byłoby zrobić na siatce billboardowej czy siatce mesh i to jest forma jakiejś promocji? Pytanie jakiej, skoro to jest promocja, to do kogo jest skierowana i jaki mamy efekt uzyskać, czy mamy wskaźniki do mierzenia tego sukcesu? A natomiast tak technicznie? Jeżeli jesteśmy artystą, to musimy się zastanowić, co my chcemy wyrazić, no bo to jest jednak sztuka. Artysta wyraża siebie poprzez sztukę. No może próbować zainteresować jakimś tematem, jakimś aspektem odbiorców, może chcieć skłonić ich do refleksji na temat zmian na świecie. I to jest podstawa, co my chcemy osiągnąć tym muralem. A tak technicznie, od czego trzeba zacząć? Wziąć tą puszkę, jak to się puszka nazywa? Puszka ze sprayem. Puszka ze sprayem. I biorę tą puszkę do ręki ze sprayem i co muszę pierwsze zrobić? Tak, żeby ludzie wiedzieli, czy to warto się porywać. Najpierw trzeba mieć pomysł. Potem trzeba mieć zgodę. Malujemy na swoich ścianach lub na tych, na których mamy zgodę, żeby malować. Po drugie, no musimy się jakoś zabezpieczyć tak, żeby się nie pobrudzić za bardzo, właśnie rękawiczki, jakaś maska, żeby to było nieinwazyjne. I zaczynamy malować i próbujemy, to jest tak jak z każdą sztuką plastyczną, zanim nabędziemy artystyczne, wirtuozerskie umiejętności, no to tak jak z graniem na gitarze, najpierw brzdąkamy coś nie w takt, nie do rytmu i bardzo brzydko, a potem zaczynamy grać piękne piosenki, tak samo jest z malowaniem, najpierw uczymy się malować tymi sprayami, a potem zastanawiamy się, jak to może zadziałać, żeby osiągnąć ten efekt, który my chcemy, bo to jest jakby docelowa wizja artysty. Także my zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć jeszcze w tych warsztatach, które będą się odbywały w innych miastach województwa podlaskiego, a ja dodam tylko od siebie, bo kiedyś mi taki mój kolega mądry bardzo powiedział, że na przykład z kamerą, czy teraz z telefonami, to jest tak, że nie każdy, kto ma to w ręku, to potrafi zrobić dobre ujęcie, czy dobre zdjęcie, bo to jest tak samo, no to jest narzędzie, tak jak pędzel. Nie każdy, kto ma pędzel, namaluje jak Picasso. A ja życzę wszystkim, żeby malowali co najmniej jak Picasso. Nie jest pędzelek, tylko jak się maluje. Tak jest. Agnieszka Siewierniuk-Macierowska i Damian Dworakowski z Podlaskiego Instytutu Kultury. Dziękuję za uwagę. Ja nie jestem z Podlaskiego Instytutu Kultury. Od 2 lat. Spod Podlaskiego Instytutu.